Jakub Jurek, witam Państwa serdecznie, zapraszam na wydarzenia sportowe. Dwóch zawodników lubińskiego klubu Strefa Fight Team gościło na Pucharze Dolnego Śląska w Dzierżoniowie. Jednemu z nich udało się zdobyć złoty medal. W ubiegłą niedzielę młodzi zawodnicy Strefy Fight Team Lubin gościli w Dzierżoniowie na Pucharze Dolnego Śląska. Jeden zawodnik odpadł w półfinale, wrócił do domu bez medalu. Kuba Jachyra, natomiast Gracjan Miś zdobył złoty medal, jego drugie zawody w seniorach i drugi złoty medal, także bardzo dobrze to rokuje. To już nie pierwsza wygrana Gracjana. Z każdym treningiem zawodnik podnosi swoje umiejętności, co pokazuje podczas pojedynków. Miałem jedną walkę, wygrałem ją na punkty, dominując nad przeciwnikiem. Podczas jak przeciwnik uderzał obrotówkę, trafiłem go prawym na głowę. Upadł, poszedłem za nim do dosiadu i tam go dominowałem w parterze. Następny wyjazd klubowiczów będzie miał miejsce już za 3 tygodnie. Teraz szykujemy się na zawody 12 maja, będą to Mistrzostwa Europy w Poznaniu. Na pewno na tą chwilę jedzie Gracjan Miś, Kuba Jachyra, pewnie będzie chciał się odegrać za ostatnią porażkę. Możliwe, że jeszcze pojedzie Mateusz Janur, także takim składem planujemy jechać. Wszystkim zawodnikom życzymy udanych startów, a tych, którzy nie zdecydowali się przyjść na trening, zapraszamy. Przed szczypiornistami Zagłębia druga odsłona walki o play-off PGNiG Superligi Mężczyzn. Dziś o godzinie 18.30 Lubinianie spotkają się w Kaliszu, aby rozegrać rewanżowe spotkanie o dziką kartę z tamtejszym MKS-em. W 30 spotkaniach Kaliszanie zdobyli 48 punktów, o 3 więcej niż Lubinianie. To pokazywało, że rywalizacja w tej parze może okazać się niezwykle zacięta, a pierwszy mecz rozegrany w hali RCS-u w Lubinie tylko to potwierdził. Miedziowi, choć prowadzili już różnicą 7 bramek, ostatecznie pokonali rywali z Kalisza 27-26. Popełniliśmy troszkę za dużo błędów i przez własną głupotę mamy tylko niestety jedną bramkę przed rewanżem. Trzeba będzie powstrzymać przede wszystkim Marka Szperę, bo dzisiaj rzucił z 5, 6, nie wiem, 7 bramek i to jest troszkę za dużo, troszkę za dużo. Na zwycięzców tej pary czeka aktualny mistrz Polski PGE Vive Kielce. W drugiej parze o dziką kartę MMTS Kwidzyn zagra z Wybrzeżem Gdańsk. W pierwszym meczu lepsi okazali się gdańszczanie. Po sobotniej porażce w play-offach z Częstochowianką siatkarki Olimpii Jawor złapały drugi oddech i zrehabilitowały się w pięknym stylu. W niedzielę wygrały 3-1 i doprowadziły do wyrównania w rywalizacji. Niedzielne spotkanie z Częstochowianką zupełnie różniło się od poprzedniego. Można powiedzieć, że role się odwróciły. Od pierwszego gwizdka jaworzanki zabrały się do solidnej pracy i systematycznie zdobywały punkty, co dało im prowadzenie 2-0 w setach, by ostatecznie wygrać 3-1. To nie są jakieś tam pierwsze lepsze, to są mądre dziewczyny. Wiedzą, że nie wolno rozmieniać tego, co się robi na drobne. Ciężko pracują, więc głupio było. Tak nic im nie wychodziło wczoraj, ponieważ trochę, nie powiem, że przeszły obok meczu, ale trochę myślałem, że będzie łatwiej. A tamte się spięły, zagryzły zębuszki i niestety nie pozwoliły sobie. Kluczowy był wczoraj drugi set, gdzieśmy za miękko końcówkę zagrali i zapłaciliśmy frycowe. To jest dobra drużyna, to no, dwie podobne drużyny. Decydujące spotkania odbędą się w najbliższy weekend w Częstochowie. Inaczej też by było, jakbyśmy wygrały tego pierwszego seta. Chyba ten set tak dziewczyny troszkę podłamał i drugi się nie mogły pozbierać. W trzecim już było inaczej. W trzecim zagrała zagrywka dobrze przede wszystkim. I myślę, że to jest klucz. Jeżeli my zagramy dobrze swoją zagrywką, to wtedy one gorzej przyjmują i nam jest łatwiej ustawić blok. Wiadomo, w obronie się lepiej gra i kluczowym elementem myślę, że będzie zagrywka. No i a w ostatnim posypało się przyjęcie niestety. Jeśli obie ekipy wygrają po jednym spotkaniu, to ostatni, 5. mecz odbędzie się w Jaworze. Siatkarze Kuprum Lubin sezon 2017-2018 zakończyli na 7. miejscu w tabeli. W ostatnim meczu pokonali na wyjeździe Oniko Warszawa, odrabiając tym samym straty poniesione we własnej hali. No myślę, że było to naprawdę niesamowite spotkanie i mimo, że to było mecz o 7. miejsce, a wyglądał jak finał, także była walka z jednej i z drugiej strony. Naprawdę się cieszymy niesamowicie, że mimo tej porażki w Lubinie potrafiliśmy wygrać tutaj za 3 punkty i ten jakże niesamowicie ważny złoty set też wygrać i cieszyć się z 7. miejsca. No szczerze mówiąc, to było dziwne spotkanie. No, brakowało nam troszeczkę walki na tym boisku.
jestem troszeczkę rozbity. Też miałem swoje minuty i tak samo nie mogłem jakby się zebrać do tego, żeby pociągnąć zespół do zwycięstwa. Dlatego no, żałuję, że ten sezon kończy się w ten sposób i gratuluję Lubinowi zdobycia 7. miejsca. Myślę, że to taki boiskowy luz. Graliśmy, bawiliśmy się tą siatkówką. Jak coś nie wychodziło, to i tak, nie wiem, obracaliśmy to w żart, nie w żart. I potrafiliśmy następne akcje wygrywać i cieszyć się ze zdobytych punktów. Także myślę, że tutaj taki team spirit i ten luz boiskowy dał nam to zwycięstwo i to upragnione 7. To były wydarzenia sportowe. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.